sprawy obywatelskie, kierowcy i pojazdy, akta stanu cywilnego, sprawy lokalowe, świadczenia społeczne, drogi i chodniki i wiele, wiele innych. Takie sprawy będzie można załatwić tutaj w budynku Centrum Usług Publicznych, który zlokalizowany jest przy ulicy Pułkownika Witolda Pileckiego 1. Budynek Centrum Usług Publicznych jest już dostępny dla mieszkańców. Wydziały są w trakcie przeprowadzania, a dzisiaj o godzinie 12 będzie miało miejsce oficjalne otwarcie tego właśnie przybytku. A co będzie się tutaj znajdować, już Państwo informuję. Na ten moment wydział lokalowy jest już tutaj dostępny. Już nie znajduje się przy ulicy Ozimskiej 19, tylko właśnie tutaj, więc wszystkie sprawy prosimy właśnie załatwiać w tym miejscu. Dodatkowo Wydział Polityki Społecznej do dzisiaj się przeprowadza i od dzisiaj będzie on dostępny. Urząd Stanu Cywilnego od 18 maja będzie tutaj funkcjonował, przy czym sprawy formalne będzie można załatwić tutaj. Z kolei sala ślubów będzie dostępna przy Opolskim Ratuszu przy ulicy Rynek 1. Z kolei Wydział Spraw Obywatelskich i wszelkie referaty, czyli ewidencji ludności i dowodów osobistych, referat działalności gospodarczej oraz referat komunikacji, to jest prawa jazdy, dowody rejestracyjne, będą funkcjonowały od 13 czerwca. Tak samo Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta od 14 czerwca będzie również tutaj dostępny. Budynek Centrum Usług Publicznych jest duży, jest przestrzenny, jest dostosowany do osób niepełnosprawnych, osób starszych. W całym budynku znajdują się specjalne punkty, w których będzie można szybko załatwić sprawę. Wystarczy tylko kliknąć, gdzie chcesz załatwić sprawę, jaką sprawę chcesz załatwić i od razu zostanie wygenerowany numer. Komunikator głosowy nas poinformuje, do jakiego stanowiska możemy podejść. Jak Państwo widzą, jest ich bardzo dużo, więc tutaj kolejek raczej nie powinno żadnych być. Przy czym również warto pamiętać o tym, że jest obszerny parking, dojeżdża komunikacja miejska bezpośrednio tutaj pod Centrum Usług Publicznych, w związku z czym wszystko zostało dostosowane w taki sposób, żeby Opolanie załatwiali swoje sprawy szybciej i wygodniej.